Gratulujemy zwycięstwa. Wyścig rozpoczynający ten weekend wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Już troszeczkę szkoda, że ten sezon się kończy. Jak się jechało, powiedz? Nie był to łatwy wyścig. Udało się wystartować i utrzymać prowadzenie. W połowie wyścigu odjechałem, ale chłopacy młodzi szybko mnie dojechali i toczyłem walkę praktycznie przez cały wyścig do końca, ale udało się dowieść pierwsze miejsce. Miło jest wrócić na to miejsce, jestem bardzo zadowolony. I podążali za tobą jak cień, tak powiedziałeś, jak tylko wysiadłeś z samochodu. Tak było? Tak było. Mateusz jechał cały czas za mną, tak jak powiedziałeś, jak cień. Jestem mile zaskoczony, jak ci młodzi ludzie robią postępy z wyścigu na wyścig. Pierwszy wyścig, pamiętam, było łatwiej na pewno niż teraz. No i to cieszy mnie, pewnie wielu osób w tym pucharze, bo o to chodzi. Drugie miejsce w pierwszym wyścigu tego weekendu. Podążałeś jak cień, ale wygrać się nie udało. Początek wyścigu bardzo ciężki dla mnie. Niestety niezbyt udany start, spadek na czwartą pozycję. Później mnóstwo walki, wszyscy zbici. Pierwsza szóstka bardzo zbita. Dużo bardzo walki. I pod koniec jak wyprzedziłem drugie miejsce, to po prostu opony już odmawiały posłuszeństwa i były tak przegrzane, że nie byłem za bardzo w stanie atakować na pierwszą pozycję. Szkoda, ale no takie są wyścigi. Jest jeszcze drugi wyścig i będzie się działo. Startujemy z piątej pozycji. Dużo odwrócona stawka, bardzo będzie się dużo działo, jak zawsze w takich wyścigach. Fajne wyścigi, fajne 500-ki. To jest ciekawy sezon w twoim wykonaniu, na pewno. Debiutancki sezon w 500-kach jest dla mnie bardzo udany. Od pierwszej rundy dwa podia, tylko w Słowacji trochę gorzej, trochę gorsza runda, inaczej po prostu nie spadam z podium. I tak trzymać. Dziękuję. Oczywiście zadowolony, chociaż była kropka na więcej i była też szansa na wygraną w tym wyścigu. To dlaczego z tej szansy nie skorzystałeś, czy też co przeszkodziło ci w wygraniu tego wyścigu? Szczerze mówiąc, to był mój jeden błąd i popełniłem go na pierwszym lewym zakręcie na torze. Dohamowałem się troszkę za późno, przez co lekko uderzyłem zawodnika, który prowadził wyścig. Przez to oboje straciliśmy niestety. Ja wylądowałem na czwartej pozycji i później musiałem odrabiać wszystko, a wiadomo, że nie poszło to tak łatwo, jak myślałem. Odrabiałeś, wystarczyło na trzecie miejsce, ale wydaje mi się, że no, nie widać, że jesteś zmęczony po tym wyścigu, to prawda? Wyścig był bardzo krótki, szczerze mówiąc. Piotrek, zwycięzca wyścigu, mówił, że bardzo mu się dłużył, ale też się nie dziwię, bo bronił się w zasadzie cały wyścig. Ja byłem w takim stylu, że atakowałem po prostu i nawet nie myślałem o obronie. Po prostu do przodu. No i chyba wyszło. Co prawda tylko jedną pozycję zyskałem, no ale zabawa była przednia, bo wyścig był bardzo ciekawy. A czy to jest plan na drugi wyścig podczas tego weekendu również? No oczywiście, trzeba wygrać, prawda? No, zwłaszcza, że byłoby to piękne, kończące wyścig ten sezon. Sezon, który był ciekawy i troszeczkę szkoda, że się kończy już. No troszkę szkoda, że się kończy. Niestety w połowie sezonu mi nie poszło. Dwie rundy, że tak powiem, przegrałem. Po prostu źle pojechałem. No, a teraz już nie za bardzo są szanse, żeby to wszystko odrobić, aczkolwiek staram się i powiedzmy, że to wychodzi, bo jednak ta trzecia pozycja to nie jest złe miejsce. To staraj się i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.